Dzień dobry, moi drodzy, witam serdecznie. Nazywam się Bartłomiej Ryś, obok mnie Przemek Rycił. Dzień dobry, Przemku, witamy. Dzień dobry, na kanale Cargo Campery. Było zazwyczaj do tej pory bardzo zabawnie, ale tak, zdejmę okulary i dzisiaj będzie poważnie. Dzisiaj jest na maksa, wiesz, 100% powaga. Trzeba zachować klasę, kulturę, bo pojazd absolutnie topowy, wyjątkowy, od nietuzinkowego właściciela. Tak, zgadza się. To jest, co mogę ci powiedzieć? No to nie jest, wiem, właśnie, wasz słowa. To jest unicorn. To jest graal wśród kamperów. To jest... Jak ten pierścień we Władcy Pierścieni. Tak, to jest ten jedyny, tak. Żeby wszystkimi rządzić. Tak. To jest, co mam ci powiedzieć, to jest po prostu spełnienie marzeń. Do sedna. Mamy, słuchajcie, obok siebie kampera w pełni zintegrowanego, którym do tej pory jeździł tylko i wyłącznie szef wszystkich szefów, czyli Mariusz Gogulski, właściciel firmy Cargo Campery. Mariusz, chwalmy pana Gogulski. A, przepraszam. Mariusz Gogulski, właściciel firmy Cargo Campery. Tak. Dobrze, kontynuujmy. Kontynuujmy, bo możemy się pośmiać, a prawda jest taka, że samochód jest kapitalnie doposażony, naprawdę na maksa wersja. Co więcej, kontynuuj. Co więcej, mamy tutaj kampera z automatyczną, pełną Integra oczywiście, z automatyczną skrzynią biegów, z virtual cockpitem, z 10-calowym wyświetlaczem, z HyperCarPlayem i, uważaj teraz, z pełnym wyposażeniem za prawie 60 tysięcy złotych dołożonego doposażenia. Nie? Wiadomo, jak dobieraliśmy, albo bardziej szef dobierał sobie doposażenie, no to wchodził, tylko zaczęliśmy rozmawiać i on mówi: poproszę o doposażenie we wszystko, z górnej półki, i wiadomo, że nie było tutaj jakby brania półśrodków, czy ewentualnie zmniejszania samego wyposażenia w kamperze. To miał być trochę też taki samochód pokazowy, demokar. Demokar, ale też wiadomo, że szef jeździ dużo tym kamperem, on praktycznie, jak jest okazja, żeby wydostać się z firmy, no to jest hasło tylko: przygotujcie mi kampera do wyjazdu. I po południu czy wieczorem już Mariusza widzisz tylko, jak wyjeżdża za bramy i to tyle, nie? To jest odpowiedź na pytanie, czy właścicielami firm karawaningowych są ludzie, którzy rzeczywiście mają pasję do karawaningu. Mariusz Gogulski zdecydowanie taką pasję ma. Tak, tak. Przechodząc do meritum, do sedna, kilka danych technicznych. Jest to pełna Integra z roku? 2022. To pokazuj z zewnątrz wyposażenie dodatkowe, bo to, że jest pełną Integrą, to wiem, ale sam mówiłeś, doposażenia jest tutaj mnóstwo. Tak, chociażby. Pierwsze, jak tylko idziemy, przyłącze zewnętrzne do gazu, do podłączenia sobie kuchenki, czy ewentualnie jakiegoś grilla zewnętrznego. Po tym korku już możemy poznać, że w środku muszą znajdować się jakieś butle lekkie, kompozytowe, które możemy, czy aluminiowe, które będziemy mogli sobie tankować na stacjach benzynowych. Do tego oczywiście crash sensor i dual control, do tego, żebyśmy nie musieli zmieniać butli podczas, gdy w jednej butli skończy się nam gaz, no to z automatu ona zacznie pobierać sobie gaz z drugiej. Jasna sprawa. Tu nie mam nic do dodania. Okej, czekałem trochę na twoje pytanie, nie wiedziałem, czy jeszcze będziesz chciał coś... Nie, to wszystko jasne. ...zapytać. Dobra. Mhm. Idąc dalej, w Integrze, w pilocie, mamy tutaj schowek na podłączenie się do kabla na 230, ale oprócz tego są też dwa akumulatory. Nie jest tak jak standardowo, mamy jeden, tylko tutaj będziemy mieli dwa akumulatory, czyli dwie baterie, to zapas. Masz gwarancję tego, że na wyjazdach na dziko nie będziesz potrzebował podpinać się do zewnętrznego źródła zasilania. Pamiętasz, nie? Panele o dach? Bo tam na pewno panele są zainstalowane. Pytanie, czy pamiętasz ich moc? Są, tylko teraz tam jest chyba teraz 2x160 albo 2x200. Ale nie chcę skłamać. W każdym razie też porządny zapas na dachu fotowoltaiki, żeby ładować te akumulatory. Tak, 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 tak. Jak najbardziej. Garaż. Garaż. Pełny garaż sam tego. Sobie z prysznicem zewnętrznym, z dodatkowym oświetleniem. Ja sobie z wejściem też z drugiej strony, bo tak jak tam operator nasz sobie patrzy, to mamy z jednej i z drugiej strony praktycznie płaską podłogę na całości. Dodatkowo na elementem wyposażenia w tym kamperze są też łapy podporowe pod spodem, pod kamperem. Jak sobie spojrzymy, mamy możliwość wypoziomowania sobie, czy ustabilizowania sobie samego kampera, nie? Także jeżeli zajeżdżasz na miejsce, rozkładamy sobie te nogi, to w tym momencie auto nie będzie nam bujać, nie? Wiecie, w jakich sytuacjach. Nie musimy z Przemkiem dodawać, a w związku z tym, że to jest kamper szefa, tutaj absolutnie głupich, zbędnych podtekstów nie będzie. W każdym razie pojazd jest bardzo stabilny na postoju. Tak jest.
Co dalej przeszło? Z tyłu bagażnik rowerowy. Z tyłu bagażnik rowerowy, dodatkowo do bagażnika rowerowego z tyłu znajdziemy jeszcze tutaj kamerę cofania zamontowaną powyżej. Pod samą markizą, na którą sobie tutaj spojrzymy, na całej długości jest listwa LED-owa. Mhm. Z potencjometrem możesz sobie regulować poziom natężenia światła na całej długości kampera. Wygląda to fajnie, jest praktyczne. Bardzo, no. Nowe LEDy już z tyłu. Pamiętam, tak. Poprzednie LEDy w Pilocie tu już są zmienione. Uważam, że bardzo ładne w dalszym ciągu. Pomimo roku 2022 zachowały styl, klasę. No, też tak uważam. Teraz zaproszę do środka i tam dzieje się magia. Tam dzieje się magia. Szybko jeszcze na końcu zapytam, długość pojazdu? 7,5 metra. DMC do oczywiście do 3,5 tony na tak prawo jazdy kategorii B. Tak, dokładnie tak. I czteromiejscowy. Zapraszamy do środka. Jak słyszysz, klimatyzacja dachowa chodzi. Ja sobie ją troszeczkę zmniejszę, żeby nam nie szumiało. Mhm. O. Ale przyjemnie jest. Fajnie, nie? Od razu jest tu chłodniej, naprawdę. I co? Co teraz mamy? Tak naprawdę mamy Integrę, którą większość osób pewnie zna lub kojarzy, ale z rzeczy, których nie spotykają pewnie zbyt często w takich Integrach, no to jest to wyposażenie, które tutaj jest już przez Mariusza doposażone. Tak jakby chociażby jeden telewizor ze smartem Aldena tutaj w salonie, drugi telewizor w sypialni jeszcze dodatkowo. Trigas alarm do gazów na gazy narkotyczne, czyli jeżeli byśmy spali, ktoś nam wpuści tutaj jakieś gazy, będzie chciał nas okraść, to w tym momencie nam zawyje. Samo podwozie. Samo podwozie, no to robi mamy wrażenie. Tutaj 160 koni, automat, automatyczny hamulec ręczny, virtual cockpit do tego dodatkowo. To są te rzeczy, które teraz widzę i to jest już standard. Indukcyjne ładowanie, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, to jest kolejna rzecz, która jest tutaj jakby standardem już w wyposażeniu tego auta. Klima, która oczywiście jest nade mną, o, nawet dotykowa, coś dotknąłem. Lodóweczka, którą znamy z tego układu, z zamrażalnikiem w tym miejscu, z lodóweczką tutaj na dole, z lodóweczką, bardziej lodówką, bo gabarytowo to jest bardziej właśnie, lodóweczka. To lodówka. Nie wygląda na lodóweczkę. Tak, znaczy to jest generalnie też gwarancja tego, że w tym samochodzie, czy w samochodzie, wiesz, jak twój szef jeździ tym samochodem, to wszyscy pracownicy, jak wjeżdża to auto, to jest to auto. Jasne. Wiesz o co chodzi, które wjechało teraz. I to jest to auto, które automatycznie, jeżeli cokolwiek by się tu wydarzyło, czy Mariusz przyjdzie i powie, że w tym aucie, nie wiem, coś mu gdzieś stuknęło, czy puknęło, to wiadomo, że wszyscy lecą, żeby to wszystko było gdzieś tam dopieszczone jak najbardziej. Mhm. Wybór też samego tego kampera i tego układu, no to Mariusz wybiera go za każdym razem ten sam układ, sprawdzony z łóżkiem małżeńskim, z osobnym dużym prysznicem, z osobną toaletą, doposażony we wszystkie te udogodnienia, tak naprawdę, które klient mógłby chcieć sobie dobrać. Tutaj już masz gotowe auto, w które tak naprawdę nie masz już w co doinwestować. Absolutnie, też tak uważam, że to już jest wszystko, to jest gotowe do wyjazdu, zabieramy z placu i możemy jechać na wakacje. Przerzucamy swoje rzeczy osobiste, wyposażamy kuchnię, wyjazd od razu. Możliwość, wiesz, odgrodzenia sobie sypialni tymi drzwiami przesuwanymi, możliwość sobie odgrodzenia jeszcze sypialni tymi drzwiami, które są tutaj. Mhm. Co ci więcej mogę powiedzieć, tak szczerze mówiąc, o tym aucie? Oprócz tego, że legendy głoszą, że nawet fotoradary nie robię zdjęć w tym samochodzie. Powaga? Tak. No kurczę, magia Mariusza działa. Łóżko olbrzymie, ale na co ja zwrócę Waszą uwagę, to fakt, że każdy ma oddzielną swoją szafę, oddzielną szafkę tutaj nad głowami, więc tu jest na przykład możliwość, przynajmniej ja tak robię. Tu jakieś majteczki, skarpetki, wiesz, każdy drobny i każdy ma swoje. Tak. Tu jakieś bluzy, wiesz, koszule i każdy ma swoje. No. Jednocześnie tu miejsce na książki, na telefony, ładowarki. Nie wiem jak Ty, ale ja chyba wolę Queensbed, ten układ z Queensbed. Znaczy ja lubię ze względu na to, że nie ma tego łączenia na środku. Wiesz, tak. Co dziś jest jeden materac. Może się przytulić, nie, przepraszam, ja już chciałem się zaproponować, że tutaj się kładziemy. Broń Boże, Mariusz, w ogóle nie miałem tego na myśli. Łóżko oprócz tego, że wiesz, masz sam materac, to pod spodem masz dwie szuflady. A propos tych skarpetek i tym podobnych rzeczy, zawsze możesz sobie to wcisnąć w to miejsce. Tu są też schowki, w które dodatkowo możemy sobie coś powkładać z naszych jakichś rzeczy. Mhm. I co więcej? Chyba cena.
cena, bo to wszystkich ciekawi naprawdę. Samochód wiem, że już na wstępie jednak to jest największa, najbardziej wypasiona, możliwa pełna Integra. Plus naprawdę kapitalne podwozie. Plus te doposażenie o łącznej wartości, tak jak mówisz, 60 tysięcy złotych. Jednocześnie jest to auto używane. Jaka jest Twoja cena wyjściowa? Cena wyjściowa tego modelu to jest 559 tysięcy brutto. 559 już z tym pełnym wyposażeniem, o którym teraz mówisz. Jasne. Pełna faktura, VAT 23%. Ewentualny leasing na przykład na takie auto używane jest możliwe? Tak, tak, jasne, jak najbardziej, pewnie. Poważnie bałem się tej prezentacji. Nie, słuchajcie, dużo sobie jaj robimy tak naprawdę, ale faktycznie, że jest to chyba jeden z najlepszych, dostępnych, najbardziej wyposażonych, najlepiej też utrzymanych samochodów używanych na placu. To na pewno. Krótko i na temat. No i tyle, moi drodzy. Zapraszam do subskrybowania kanału Cargo Campery, gdzie prezentujemy różne pojazdy na sprzedaż dostępne w całej grupie gamie Cargo, nie tylko od naszych szefów, ale również nie tylko pojazdy używane, ale również nowe. Ale tego się boimy. Tak. Boże, usiadłem. Aha. I co? Ja bym zszedł. Kończymy to. Zamykamy.